Fiołek polny jest kolejną rośliną, która występuje niemal na całym globie. Nie zważa na niskie temperatury, dlatego też można go spotkać m.in. na Islandii czy Półwyspie Skandynawskim. Równie dużą popularnością cieszy się na terenie naszego kraju. Rozpoznanie siewki fiołka dla niewprawionego oka może okazać się dość kłopotliwe. Liście nie są jajowate, zaokrąglone na szczycie, a z łodyżką łączą się za pomocą niewielkich ogonków. Sama łodyżka jest naga o zielonkawej barwie. Zupełnie odwrotnie ma się sytuacja z rośliną dojrzałą, głównie za sprawą charakterystycznych kwiatów. Płatki mają białawy lub kremowy kolor oraz dobrze widoczne promieniste kreski. Dolny płatek ma zwykle ciemnożółtą plamkę, a na górnym bez trudu odnajdziemy fioletowe zabarwienia. Fiołka można spotkać przy drogach, na nieużytkach oraz niestety na polach uprawnych. W tym ostatnim przypadku jest stałym bywalcem upraw zbożowych, głównie ozimych, a także strączkowych, kukurydzy i ziemniaków. Jedna roślina wytwarza kilka tysięcy nasion, które najlepiej kiełkują w temperaturze 13 stopni Celsjusza. Z kolei same nasiona rozsiewane są na kilka sposobów. Przykładowo w roznoszeniu na dalsze odległości fiołkowi pomagają mrówki. Co więcej, na fiołku pazożytują niektóre gatunki grzybów i lęgniowców. Między innymi gatunek odpowiedzialny za występowanie mączniaka prawdziwego dyniowatych. W trakcie sezonu wegetacyjnego zagraża siewkom roślin uprawnych, ponieważ może je zagłuszać. Duża populacja fiołka oznacza również duże straty w plonie. W przypadku plantacji rzepaku straty mogą dochodzić do 30-40%. Zwalczanie fiołka nie jest łatwe, nawet z użyciem środków chemicznych, z uwagi na dużą odporność chwastu. Są jednak rozwiązania sprawdzone i skuteczne.